Dzień dobry, witam Państwa. Marcin Janusz, głos Pomorza. Z nami jest jeden z najbardziej utalentowanych rozgrywających młodego pokolenia, Marcin Komenda. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Marcinie, pierwsze pytanie. Jest Pan po bardzo dobrym sezonie w Katowicach. Teraz przeskok do dużo bardziej utytułowanego klubu. Będzie większa presja, będzie gra o większą stawkę. Jak się Pan z tym czuje? No na pewno będzie grało większą stawkę. Wydaje się, że presja też będzie większa, ale tego nie jestem w stanie stwierdzić póki co, bo jeszcze w tym Rzeszowie nie zagrałem meczu, więc okaże się to w sezonie. No na pewno, bardzo się cieszę, że zmieniam klub na taki, który chce się bić o najwyższe cele, który ma aspiracje medalowe. Mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom i wszyscy kibice w Rzeszowie oraz sztab szkoleniowy i zarząd będą zadowoleni i będziemy mogli po sezonie powiedzieć, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i cieszyć się. Na pewno ułatwieniem będzie osoba trenera Piotra Gruszki, z którym miał Pan przyjemność współpracować przez ostatnie lata. Może trochę więcej o tej współpracy. Jak się Panu współpracowało? Jakie są oczekiwania przed kolejnym rokiem? No bardzo dobrze. No, współpracowało mi się z trenerem Gruszką. 2 lata się znamy, także dotarliśmy się. Mamy wspólny język. Wydaje mi się, że z miesiąca na miesiąc coraz lepiej się dogadywaliśmy, więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie tak samo przebiegała w Rzeszowie. No co mogę powiedzieć? Jestem pozytywnie nastawiony do tej współpracy, do kontynuacji tej współpracy i mam nadzieję, że ten sezon będzie udany, tak jak wspomniałem wcześniej. No dobrze, a jakby Pan tak w kilku słowach mógł opisać rozgrywających, którzy zostali powołani teraz do reprezentacji Polski? Jest to na pewno 3 świetnych rozgrywających, zaczynając może od Fabiana Drzyzgi. Jest to rozgrywający, który poprowadził nas 2 razy do Mistrzostwa Świata, więc myślę, że to mówi samo za siebie. Grzegorz Łomacz, mistrz Polski ze Skrą Bełchatów, więc wydaje mi się, że też tutaj nie trzeba jakoś specjalnie rekomendować tego zawodnika, bo też jest świetnym rozgrywającym. I mamy też bardzo perspektywicznego i młodego rozgrywającego Marcina Janusza. Dobrze, dziękujemy bardzo. Także kończymy wywiad. Który rozegrał dobry sezon. Grał dobry sezon w Gdańsku i na pewno zasłużenie dostał powołanie. Mam nadzieję, że generalnie rywalizacja z całą trójką będzie na fajnym i miłym poziomie. Dobrze. Tak, dziękujemy bardzo.